wszystkich powitać na naszym spotkaniu opłatkowym. Witam piękne panie, dostojnych panów, witam członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich i nie członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich, którymi zawsze możecie zostać jeszcze. Proszę państwa, w ten sposób właściwie to powitałem już wszystkich, ale jeszcze chciałbym powitać niektóre osoby, mianowicie witam starostę powiatu żnińskiego, Zbigniewa Jaszczuka, naszego kolegę geodetę. Witam wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficzne, geodetę Roberta Cieszyńskiego, członka naszego stowarzyszenia. Witam przedstawiciela prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Pawła Konopa. Witam panią dziekan Wydziału Technicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, panią Annę Gęsikowską. Witam panią dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, panią Magdalenę Popielewską. Witam panią dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Dorotę Kosiniak, geodetkę. Witam prezesa Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy, kolegę Andrzeja Myśliwca. Witam członka honorowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, pana Stanisława Wilińskiego, który krąży za aparatem holograficznym. Witam prezesa oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu, kolegę Zbigniewa Refińskiego, oczywiście geodetę też. Witam przedstawicieli władz oddziału toruńskiego, wiceprezesa Bolesława Cieszyńskiego i kolegę Grzegorza Łuczkę. Witam geodetów powiatowych Jarosława Kaszewskiego ze Żnina, Henryka Siudę z Bydgoszczy i Zbigniewa Bernackiego z Chełmna. Już dojeżdżę. Witam kolegów prezesów kół Stowarzyszenia Geodetów Polskich z Inowrocławia, kolegę Jakuba Nowickiego. Był tam gdzieś, nie? Nie, już nie mam. Dojeżdżam. Witam przewodniczącego koła z Wrocławka, kolegę Tomasza Olszewskiego. Witam prezesa koła w Bydgoszczy, kolegę Bronka Węglarza. Też taką funkcję gorąco posiadać. Witam szanownych seniorów. Kolegę dyrektora Eligiusza Węcla. Najstarszy geodeta w naszym gronie. Witam kolegę Ryszarda Krzyżanowskiego. Senior. I seniora jeszcze. Karol Bogaczyk. Karol Bogaczyk? Chyba jeszcze nie ma 80. Czyż ma? Jeszcze nie. Witamy. Witamy kolegę Czesława Purego. Że muszę wymienić tych, którzy odeszli. Ten rok był trudny dla nas, a mianowicie jako pierwszy odszedł Grzegorz Łasa, kolejny Ferdynand Gądziarczyk. Następnie Janusz Pietraszewski, Alojzy Nowakowski, Stanisław Banach, Halina Orzechowska, profesor Edward Kujawski, Jerzy Siudowski, Norbert Koperski, Andrzej Frejer, Stefan Wojciechowski, Anna Szcząchor i Andrzej Szymański.
Prosimy, chciałbym, żebyśmy uczcili minutą ciszy. Jest jak z roku miło być razem z wami i czuć ten duch inżyniera geodety. Ponieważ pracując jako urzędnik trochę od tej czystej geodezji odpływam, ale kontakty z wami pozwalają mi nie zapominać o tym, że zawód geodety wiąże się przede wszystkim z wyjazdami w teren, z pracą w terenie. Tego spotkania geodety województwa kujawsko-pomorskiego, mającego na celu podsumowanie obchodów jubileuszy setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich, połączonego z geodezyjnym spotkaniem wigilijnym Świąt Bożego Narodzenia 2019, przekazuję serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim osobom skupionym w Bydgoskim Oddziale Stowarzyszenia. W roku 2019 uznanym uchwałą, tak jak tutaj wojewódzki inspektor. Proszę Państwa, wiem, co tam jest w środku. To są zawsze pierniczki polskie, zgadza? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja co roku otrzymuję zaproszenie od Państwa. Tradycyjnie nie zawsze jestem, bo nie zawsze mogę być, bo stowarzyszeń nas jest dużo w Bydgoskiej Radzie, ale w Bydgoskiej Rady chciałem Państwu złożyć najlepsze życzenia świąteczne, powodzenia w pracy, w rodzinie. Działalność geodezyjna jest mi bliska, ponieważ jako budowlaniec przepracowałem w tym zawodzie 60 lat i wiem, co to znaczy współpraca z geodetami, bo zanim my wejdziemy jako budowlańcy wraz z budowy, geodeta jest przed nami. Na ten czas świąteczny życzę Państwu na ręce Pana Prezesa. Składam drobny upominek, jak zawsze. Tym razem nie jest to anioł. Tym razem jest to zupełnie inny wytwór młodzieży naszej szkolnej, renowatorów tym razem. Życzę Państwu świąt wypełnionych radością, miłością, spokojem, odpoczynkiem, a nowego roku, który spełnia wszelkie marzenia, nowego roku pełnego wiary, optymizmu. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy Wam, koleżanki, koledzy oraz Waszym bliskim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, spokoju. Niech te święta będą dla Was czasem spędzonym z rodziną, bliskimi, bez trosk i zmartwień, a Nowy Rok przyniesie same sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. I dla Henryka Siudy i również jest dla kolegi Czarnowskiego taki medal przyznany, ale on niestety już nie wie, że my mu zawieziemy. I taki medal jest przyznany dla kolegi Stanisława, który tu fotografuje, ale on dostanie to włączone w Niebędzie po Warszawie. Wobec tego proszę. Znana postać geodetów absolutnie. To odznaczenie dawno mu się należy. I koleżanka Joanna Grzesiak. Była prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców. To jest coś, co się wydzieliło ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. I była prezesem przez jedną czy dwie kadencje, coś takiego. Czwartą jestem. Aha, to jakiś wiceprezes się podszywał pod tego. Także serdecznie gratulujemy wszystkim kolegom i koleżance i wręczymy teraz te odznaczenia. Nawet
Dzięki. No to ja zawsze spróbuję, prawda? No to nie mogę tak powiedzieć. Ale jest to wszystko. Nie Beata Staltek za trud wkładany w przygotowanie uczniów klas geodezyjnych Zespołu Szkół Budowlanych Bydgoszczy do uczestniczenia w zmaganiach Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W 10 edycjach Olimpiady Bydgoska Szkoła chwalebnie zaznaczyła koleżance Kosiemiak, Janusi, pan Janusi Kosiemiak za współpracę i życzliwe wspieranie. Trzecia chusta dla koleżanki Anny Cerpa za niesprądzoną aktywność w działaniach promujących rolę i znaczenie OSGP wśród geodetów jako ośrodka łączącego ich w rozmaitych działaniach. Proszę Państwa, jest taki zwyczaj, ale tego nie zrobię. Wiecie, jaki jest zwyczaj w takim momencie? Są nożyczki i ten krawat się obcina w tym miejscu i ten obdarowany musi zawiązać ten krawat. Musi. Ale nożyczek nie wziąłem. We wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Proszę. To proszę, jak wyglądasz elegancko od razu, dostojnie. Georgeta. Jarku, gratulujemy, dziękujemy. Geodetów polskich w Bydgoszczy. Mam krawat. I krawat. Dziękujemy. Prawo ruchu. Ośrodka łączącego ich w rozmaitych działaniach. Dziękujemy zwłaszcza za doprowadzenie do powołania w Inorsławiu koła SGP i czynny udział jego członków w pracach zarządu oddziału. Gratulujemy. Gratulacje. I liczymy na więcej. A także krytyczną ocenę poziomu prac składanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Dziękuję. Kolega sam zawiąże krawat tutaj? Nie? To prosimy którąś z pań, która zawiąże podwójny piękny węzeł tutaj przed frontem, jak to się mówi. Dłuższy taki. Słowo nie pasuje, wszystko, tak się ładnie skrawa. Proszę Państwa, mamy jeszcze do wręczenia trzy legitymacje Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Podziękowanie za niestrudzone od lat umuzykalnianie uczestników spotkań geodetów prowadzonych przez naszą organizację za sercem dawany nam wysiłek sprzyjający dobremu nastrojowi, a zwłaszcza za inicjatywę spontanicznie powoływanych chórów męskich do śpiewania kolęd na okładkowych spotkaniach. Czas, który wiąże się z niesieniem ciepła, pokoju, miłości, braterstwa, zrozumienia i przyjaźni. Nadzieją na życie pozbawione konfliktów i waśni. W
tym nastroju podzielmy się opłatkiem. Przypadł mi do gustu i po skończeniu piątej klasy, a może jeszcze o jednej rzeczy wspomnę, taki był wtedy czas, że po czwartej klasie ówczesne Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie miało zakład G1, który... G1,